mieszkam, jesteśmy w kraju maryjnym, gdzie tu święta Maryja dominuje, katolicka. Także proszę Państwa, rzymska, łacińska, aby nie krymska i nie ewangelicka. Nie ma tutaj tych ewangelików w Warszawie. Warszawa jest katolicka. I módlcie się o spokój tu w mieście, żebyście nie, jako te cygany, nie szaleli, nie wrzeszczeli. Jak jecie na tych grobach, pijecie, ucztujecie ze zmarłymi swymi, bo wierzycie w duszę nieśmiertelną. Nasi ewangelicy, świadkowie święci Jehowy w dniach ostatnich nie wierzą. Żadne tamte umarlaki z nimi nie jedzą, a wy jako wyznawcy rzymsko-łacińscy, do których ten język angielski nie może dotrzeć, bo nie możecie się nauczyć języka angielskiego. Wiem, że i z polskim macie tutaj straszne problemy, co słychać po radiu Tok FM, że no, fatalne akcenty. Dzisiaj też profesor, proszę ciebie, z uniwersytetu, nie byle kto warszawskiego, a takie złe akcenty. No, szok, szok!